Państwu. Z wielką przyjemnością witam Państwa na kolejnym wydarzeniu związanym z oddaniem kolejnej inwestycji, bardzo ważnej dla lotniska zresztą. Może jeszcze nie kluczowej, ale bardzo ważnej, która otwiera nam dalsze możliwości rozwoju. Mówimy tutaj o automatycznym systemie małych pomiarów meteorologicznych. Może to brzmi tak troszkę bardzo profesjonalnie. Mówiąc wprost, jest to system, który dostarcza wszystkie niezbędne dane meteorologiczne użytkownikom lotniska. Przygotowałem krótką prezentację, dosłownie 16 slajdów. Myślę, że to nie będzie zbyt dużo i opowiem szczegółowo, co to za system, jakie jest jego zadanie. Ale zanim o systemie, to nie mogę sobie odmówić przyjemności opowiedzenia dosłownie kilku słów o naszym lotnisku. Myślę, że są na sali osoby, które być może są pierwszy raz u nas na lotnisku i warto wspomnieć. Chociaż kilka podstawowych informacji o naszym lotnisku. Jest to lotnisko ponad lokalne użytku publicznego ograniczonej certyfikacji. To słowo ograniczona certyfikacja ma znaczenie, o tym powiem za chwilkę. Kod referencyjny lotniska 4B. Każde lotnisko w Polsce ma swoją kategorię lotniska. Nasze lotnisko ma kod 4B, o tym też za chwilkę więcej. Struktura własnościowa. Głównym właścicielem udziału w spółce jest gmina miejska Mielec. Współwłaścicielem są Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Mamy ustanowione przejście graniczne dla ruchu osobowego i od niedawna, od zeszłego roku, mamy również możliwość odprawy towarów. Nasze lotnisko obsługuje loty VFR, to są loty z widocznością w dzień i w nocy. W nocy, ponieważ tak jak widać tutaj na zdjęciu, mamy oświetlenie głównej drogi startowej i możemy obsługiwać loty nocne. Obsługujemy loty krajowe i międzynarodowe, jednak tutaj zastrzeżenie nie więcej niż 10 tysięcy pasażerów rocznie. To właśnie wynika z tego, że jesteśmy lotniskiem publicznym, ale o ograniczonej certyfikacji. Stąd właśnie to ograniczenie nie więcej niż 10 tysięcy pasażerów rocznie. Jakie usługi świadczy nasze lotnisko? Po pierwsze, korzystamy z tego, że mamy infrastrukturę, czyli mamy drogę startową, mamy drogi kołowania, mamy płyty postojowe. Cała ta infrastruktura jest udostępniana naszym użytkownikom i z tego głównie nasze lotnisko się utrzymuje, z udostępniania tej infrastruktury. Lądowanie na naszym lotnisku jest płatne. Użytkowanie infrastruktury również jest płatne. Od niedawna mamy lotniskową stację paliw. Oferujemy naszym użytkownikom dwa podstawowe rodzaje paliw, to jest jeta do silników odrzutowych i avgas do silników gaźnikowych. Pierwsze mamy pojemność 10 tysięcy litrów, to jest właśnie benzyna lotnicza i 20 tysięcy litrów to jest paliwo do silników odrzutowych. Stacja paliw znajduje się tutaj przy wejściu, na pewno Państwo zauważyli ten zbiornik. Funkcjonuje od zeszłego roku. Zaopatrujemy głównie właśnie użytkowników kontrahentów polskich zakładów lotniczych, użytkowników prywatnych, szkoły lotnicze, takie na przykład szkoła w Chełmie. Kolejną naszą usługą, a właściwie służbą, jaką mamy na lotnisku, która wyróżnia nas spośród innych lotnisk, jest służba APIS. Jest to służba lotniskowa, służba informacji powietrznej. Zapewniamy naszym użytkownikom tutaj w rejonie Mielca, w naszym APZ-cie informację lotniczą. Nasz informator właśnie przekazuje dane meteorologiczne, informacje o ruchu. Podstawowe właśnie informacje, które wpływają na to, że lotnisko w Mielcu jest lotniskiem bezpiecznym. Mamy jeden hangar lotniczy, pojemność 7 samolotów. Ten hangar również udostępniamy naszym użytkownikom, służy do hangarowania samolotów. Teraz pytanie, które bardzo często pojawia się, właśnie kierowane jest do nas, do lotniska. Jaki największy samolot możemy u nas obsługiwać i dlaczego, nie wiem, nie ląduje u nas Wizzera albo Ryanair? Nie ląduje, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, lotnisko jest certyfikowane do kodu 4B. Może rozwinę troszkę ten kod. Czwóreczka oznacza, że mogą lądować u nas samoloty, które referencyjna długość do startu wynosi 1800 metrów. To jest maksymalna wartość. 4 to jest maksymalna. Praktycznie każdy samolot potrzebuje takiej długości do startu, więc tutaj jesteśmy. Nasza droga startowa zresztą ma 2,5 km, więc mamy nawet zapas. Literka B to nie jest najwyższy poziom. Najwyższy poziom jest F, my mamy B. To oznacza, że tutaj mamy właśnie ograniczenie dla samolotów o rozpiętości z 3 do 24 metrów. Tylko takie samoloty mogą nas wylądować. Jeżeli jest potrzeba lądowania większego samolotu, to musimy starać się o zgodę prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który może wydać takie pozwolenie na jednorazowe lądowanie samolotu.
To są właśnie takie samochody, które mieszczą się w tej kategorii 4B. To jest oczywiście nasz rodzinny, to jest Skytrak M28, to jest Bombardier CLJ200, Saab 340, no i Cessna oczywiście na tych pierwszych samochodów. Takie samochody mogą nas z każdej chwili wylądować. Kilka słów również o naszych użytkownikach. Głównym użytkownikiem są oczywiście polskie zakłady lotnicze. Mamy również lokalne szkoły lotnicze Royal Star, Aeroklub Bielecki, Zakład Usług Aerolotniczych Szeltek. Mamy od niedawna również Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła. Też jest naszym tutaj stałym użytkownikiem lotniska. Mamy również użytkowników zewnętrznych. To jest Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa w Chełmie, Skywings, Areos, Kielc, Masłowa, Roku Rzeszowski, RS i od niedawna również Politechnika Śląska. To są nasi podstawowi użytkownicy. Jest jeszcze kilka słów dosłownie o statystyce, czyli o liczbie operacji lotniczych, które zostały wykonane na naszym lotnisku od 2012 roku. Jak widać, startowaliśmy z poziomu 18 tysięcy. W roku 2015-16 widać wyraźny wzrost wynika z tego, że oddaliśmy w tym czasie właśnie na szukaniu drogi startowej. Możliwe było wykonywanie operacji lotniczych również w nocy. Ten wzrost utrzymywał się trend do 2018 roku. W 2018-2019, nie wiem, co się wydarzyło i dlaczego mamy taki spadek. Na szczęście już od 2020 widać, że właściwie od tego roku bieżącego widać, że ten został przełamany i zaczynamy się wznosić. Do końca listopada tego roku mamy obsłużone 23,838 operacji. To jest wartość bez grudnia. Myślę, że koniec roku zakończy się w okolicach 24,000-24,500. To jest jeszcze dużo takie lotnisko, to dużo operacji. I teraz możemy przejść właściwie do podstawowego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Może najpierw rozszyfrujmy sobie tę definicję, co to jest w ogóle system pomiarów meteorologicznych i dlaczego on jest automatyczny. To system, na który składają się zamontowane wzdłuż pasa startowego czujniki urządzenia do pomiaru składników pogody. I to jest chyba najprostsza definicja tego systemu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. To jest szereg urządzeń pomiarowych, szereg czujników, które umieszczone są na początku drogi startowej, na końcu, w środku, w różnych miejscach, za tylko pokażę dokładnie w których. Te wszystkie czujniki w trybie automatycznym na bieżąco w czasie rzeczywistym mierzą parametry meteorologiczne i przekazują je za pośrednictwem interfejsu programu komputerowego do informatora i również do wymiany międzynarodowej przez system, zaawansowany system wymiany danych lotniczych są takie systemy. I takim systemem trafiają wszystkie dane z lotniska w miejscu do każdego użytkownika samolotu, który planuje do nas przylecieć. Właśnie to dzięki nim może uzyskać precyzyjne dane meteorologiczne, na przykład dotyczące prędkości wiatru w kierunku. Właśnie te wartości mierzymy. Prędkość wiatru w kierunku, kierunek wiatru, temperatury powietrza, opady, ciśnienie atmosferyczne, wysokie podstawy. To są właśnie podstawowe dane meteorologiczne, które każdy pilot musi albo powinien znać, zanim podejmie decyzję o starcie w przylocie do Niemca. Tak, właśnie takie dane są kluczowe. I teraz może pokażę dokładnie, w których miejscach, jakie urządzenia zamontowaliśmy ten system. To rzeczywiste urządzenia, można zobaczyć. To nie jest wirtualny system, to rzeczywiście są urządzenia, które stoją na lotnisku, które zostały zainstalowane. Może zacznijmy od działalnościomierza. Mamy dwa takie urządzenia. Tak jak powiedziałem, na początku drogi startowej, tutaj w punkcie przeziomienia. Drugi taki sam, dokładnie takie samo urządzenie na drugim końcu drogi startowej, też w okolicach punktu przeziemienia. To urządzenie ma za zadanie mierzyć widzialność poziomu. Dobrze, prawda? Czyli jak daleko pilot stojąc na progu drogi startowej, jak daleko będzie widział przed siebie. Dodatkowo te urządzenia są wyposażone w czujniki pogody bieżącej, które potrafią zidentyfikować te wszystkie podstawowe, czyli śnieg, deszcz, wiatr, mrzawka, grad. Wszystkie takie podstawowe zjawiska pogodowe potrafi to urządzenie zidentyfikować. W tym miejscu mamy, jak już zresztą był w poprzednim systemie, również tam był zainstalowany wskaźnik kierunku i prędkości wiatru. Teraz jeszcze mamy tam pomiar temperatury, wilgotności. No i nowy wiatromierz, tym razem mikrofalowy, nie analogowy, tak jak poprzednio, który stwarzał problemy, potrafił zamarzać, trzeba było jechać, usiężać, usprawnić. Tutaj mamy
przyrząd, który jest bezobsługowy i no jest już nowoczesnym mikrofonem. No i ostatni, właściwie przedostatni, to jest celiometr, który jest zlokalizowany tutaj na przedłużeniu osi progi startowej. To urządzenie ma zadanie mierzyć wysokość podstawy, również taki jeden z kluczowych parametrów dla pilota, jak wysoko są chmury w danym momencie. I ostatnim urządzeniem jest to jedyne urządzenie, które jest zamontowane wewnątrz, dokładnie jest zainstalowane u nas na wieży. To jest barometr, który mierzy ciśnienie atmosferyczne. Tutaj troszkę takich szczegółowych danych, taka specyfikacja wszystkich tych urządzeń, oczywiście nie do tego mamy, po prostu tak to było pokazane. Najważniejsze, co chciałem tutaj pokazać, to jest właśnie ta pogoda bieżąca, wykonywana co jedną minutę. Identyfikuje wszystkie podstawowe takie parametry, właśnie burza, deszcz, mgła, śnieg, grad, deszcz, ze śniegiem, marznąca wrzawka. I teraz to jest to, co widzi nasz informator, nasz można to nazwać kontrolerem. Naprawdę jest informatorem. To jest interfejs, który zbiera wszystkie te dane z wszystkich tych urządzeń. Pokazuje właśnie w takiej bardziej przyjaznej formie dla oka. Tutaj, tak jak widzimy, jest wskaźnik kierunku wiatru. Z drugiej strony wieje wiatr 270, tutaj z jaką prędkością, 11 węzłów. Tam są już takie uśrednione parametry. Tu jest parametr instant, który pokazuje w trybie rzeczywistym, jakie są zmiany prędkości kierunku wiatru. Tutaj mamy właśnie ten czynnik RVR, czyli widzialność wzdłuż drogi startowej, tu jest widzialność ogólna 66 km. Tu by się pojawiła zakodowana wartość, na przykład gdyby padał deszcz, to by było zakodowane, że jest opad deszczu w wieńcu. Tu są właśnie podstawy chmur, na jakiej wysokości, jakie te chmury, jaką powierzchnię nieba zajmują. Dalej mamy ciśnienie odniesione do wysokości poziomu morza. Tutaj mamy temperaturę powietrza, temperatura punktu rosy, no i wilgotność powietrza. Na dole mamy najważniejsze, ale to za chwilę powiem szczegółowo. No to jest tak naprawdę główny produkt naszego systemu. To jest depesza metal. Dla pilota może to wygląda troszkę skomplikowanie, to jest zakodowana depesza metal, ale dla pilota każdy pilot potrafi to rozszyfrować mniej niż pół sekundy. Co to jest w ogóle ta depesza metal? Depesza metal to jest depesza, która zawiera aktualne zaobserwowane dane pogodowe występujące na lotnisku. Obserwacje warunków atmosferycznych publikowane są w interwałach 1 lub pół godziny. U nas jest to właśnie pół godziny. W zależności od lotnisku właśnie. U nas jest to pół godziny opublikowana taka depesza metal. I może po kolei, to jest skąd naszego lotniska. Tak się nazywa nasze lotnisko według frazologii GAO. To jest data i godzina, czyli 8 grudnia to było wczoraj, godzina 11. czasu uniwersalnego, rodzaj depeszy i to jest to, co nas tak naprawdę wyróżnia i to, co zrobiliśmy właściwie pierwszy raz w Polsce. Mielec po raz pierwszy opublikował i wdrożył w ogóle depeszę metal w trybie auto. Żadne lotnisko w Polsce nie publikuje takich depesz w trybie auto, ale to też jest taki konkurencyjny na ten temat. Dalej mamy grupę wiatrową, to jest kierunek i prędkość wiatru w węzłach. Tutaj na czerwono mamy skrajne wartości kierunku wiatru. No, w tym czasie akurat wiatr nie mógł się zdecydować i wiał z kierunku 50 i 110. Tutaj mamy grupę widzialności. Widzialność była bardzo dobra, jeżeli są 4,9, to znaczy widzialność jest powyżej 10 tysięcy metrów. Dalej mamy grupę chmurową. Zachmurzenie pokrywało niebo w stopniu 5-7/8. Niebo jest właśnie podzielone na 8 części i w ten sposób przekazuje się pilotowi informację, jaka część nieba jest zasłonięta. W tym przypadku było zasłonięte 5-7/8 części nieba. Wysokość podstawy chmur 1000 stóp. Dalej mamy grupę temperaturową, minus 4 temperatura powietrza, minus 6 temperatura punktu rosy. No i na końcu również bardzo ważny parametr ciśnienie atmosferyczne odniesione do poziomu morza, tak jak mówiłem. I teraz coś, czym możemy się pochwalić. To są metale z wszystkich lotnisk w Polsce.
jak widać do tej pory nadal były publikowane przez nazwę to główne lotniska, czyli lotniska komunikacyjne, tak jak Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Warszawa, Poznań, wszystkie te lotniska publikowały meter. Żadne z nich, jak Państwo widzicie, nie ma tego słówka auto. Wszystkie są publikowane w trybie ręcznym, tylko lotnisko w Mielcu po raz pierwszy opublikowało i wdrożyło system, który umożliwia generowanie depesz w trybie automatycznym. Za chwilkę jeszcze powiem, co to znaczy, że w trybie automatycznym, ale to jest rzecz, którą możemy się naprawdę pochwalić. No i zrobiliśmy coś po raz pierwszy w Polsce. Co trzeba się pochwalić? No, ale pokazać, tego czyli każdy użytkownik, każdy może w każdej chwili wejść sobie na tę stronę internetową. Dane dostępne dla każdego, publiczne. To są wszystkie metary aktualne. One są w takiej formie właśnie zakodowane i nieprzyjemne dla oka, ale wystarczy sobie tutaj na nie kliknąć i metar zostaje rozszyfrowany w takiej już przyjaznej formie. Lokalizacja Mielec, czas obserwacji 9 UTC, czyli w tym momencie to jest aktualny metar z Mielca. Depesza auto. Właśnie to, co nas różnia, depesza całkowicie automatyczna, bez udziału obserwatora. Za chwilkę powiem o udziale obserwatora, bo to rzeczywiście nie jest do końca tak, że bez udziału. Jednak udział jest obserwatora, ale nie tak jak na innych lotniskach. Szybki kierunek wiatru 90 stopni, prędkość wiatru 10 węzłów. Kierunek wiatru zmienia się, no to właśnie to, co mówiłem, wiatr, jeżeli jest zmienny, to podawane są skrajne wartości kierunku wiatru. Widzialność 6 km, zachmurzenie całkowite 8x8, całe niebo jest pokryte chmurami, rzeczywiście tak jest. Podstawa chmur 400 kitów i dalej jest chyba temperatura. Tak. Dalej jest temperatura powietrza, temperatura punkty rosy. Rosy mają oczywiście ciśnienie. Wszystkie podstawowe parametry rozkodowane właśnie tak. To jest właśnie to, o czym chciałem wspomnieć. Nie do końca jest tak, że nie ma zupełnie udziału obserwatora. Udział obserwatora jest, tylko że nie fizycznym terenem na lotnisku w Mielcu, a zdalny poprzez właśnie obraz z kamer. Ten obraz z kamer udostępniony jest w lotniskowej służbie meteorologicznej w Rzeszowie i w Krakowie. W trybie bieżącym, w czasie rzeczywistym, obserwator, właśnie synoptyk już certyfikowany, porównuje te informacje, które pochodzą z naszego systemu i sprawdza z tym, co w rzeczywistości widać. Jeżeli taki synoptyk zauważy, że metar pokazuje dane wątpliwe albo nie tyle wątpliwości co do tego, czy metar rzeczywiście jest prawidłowy, wtedy oczywiście ma możliwość podglądu z kamer i porównać. Jeżeli jego wątpliwości dalej są niepotwierdzone, wtedy wykonuje telefonu naszego informatora i na podstawie tego, co informator już przekaże, podejmuje decyzję, czy ten metar jest prawidłowy, czy należy go wycofać i uznać za zakon. Także udział obserwatora jest, ale zdalny. Dodatkowo oprócz wszystkich danych meteorologicznych, które mamy z systemu, lotnisko zobowiązane jest do zapewnienia osłony meteorologicznej. Osłona meteorologiczna to jest troszkę szersze pojęcie niż sam system. Na osłonę meteorologiczną składa się właśnie dane pomiarowe z wszystkich urządzeń i dodatkowo ostrzeżenia lotnisko. Taką usługę też mamy, usługę nam zapewnia IMGW. NGW jest zobowiązane do tego, żeby w przypadku, kiedy z ich prognoz wynika, że u nas na lotnisku w Mielcu wystąpi zjawisko niekorzystne, tak jak na przykład burze, grad się na opadzie śniegu, wzrost prędkości wiatru, obniżenie podstawy chmur, pogorszenie widzialności, za każdym razem NGW jest zobowiązane do tego, żeby nas tym powiadomić za pomocą właśnie takiego ostrzeżenia. To jest rzeczywiste ostrzeżenie z wczoraj, jest 7, przepraszam, i ostrzegali nas o tym, że będzie niska podstawa. To też jest element osłony meteorologicznej, który również zapewniamy to od trzeciego grudnia. Teraz może praktycznie jakie jest wykorzystanie tego systemu. Wykorzystujemy go oczywiście przez naszych informatorów. To jest rzeczywiste stanowisko naszego informatora. Tu jest podgląd systemu na wszystkie dane meteorologiczne.
na wyciągnięcie ręki i te wszystkie dane przekazuje za pomocą łączności radiowej bezpośrednio do załogi statku powietrznego. Innym wykorzystaniem jest oczywiście komputer pokojowy, bo tak to nazywa. Każdy samolot jest bardzo zaawansowanym urządzeniem i one mają łączność bezpośrednią w czasie rzeczywistym. Posiadają urządzenia, które wystarczy parę kilkudziesięciu minut, pilot już wie dokładnie, jaka jest pogoda w miejscu. I w przedziale właśnie pół godziny. Taką sobie też już zapewniamy. No i dodatkowo udostępniamy nasz system naszym użytkownikom, to też jest rzeczywisty obraz z briefingu, z pokoju praw załóg. Jednego z naszych użytkowników mają końcówkę naszego systemu i mogą mieć w czasie rzeczywistym pogląd do wszystkich danych meteorologicznych. Takich samych jak widzi tutaj nasz informator na swoim stanowisku, tak samo nasi użytkownicy mogą mieć taki obraz swoich pokoju. Teraz może korzyści. Jakie korzyści wynikają z tego, że wprowadziliśmy taki system i wdrożyliśmy go do użytkowania? Podstawą, jaka nasuwa się na myśl, to jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych. Myślę, że to jest oczywiste. Każdy pilot załoga statku powietrznego ma możliwość co pół godziny sprawdzić, jakie są rzeczywiste warunki meteo na wysłuchniacy. Na tej podstawie podjąć decyzję, czy decydują się do nas wykonać operację lotniczą, czy może jednak nie. Także to na pewno poprawi bezpieczeństwo na naszym lotnisku. Druga korzyść to jest zwiększenie zainteresowania lotniskiem. Tak jak pokazywałem przed chwilą, dołączyliśmy do grona lotnisk tych dużych komunikacyjnych w Polsce. Mielec pojawia się już na tej liście, użytkownicy mogą zobaczyć, że mamy zaawansowane systemy i to też buduje, tak jak wiecie, trzecim napisałem, buduje pozytywny wizerunek naszego lotniska. To też jest bardzo ważna rzecz i to też jest korzyść tego systemu. No, czwarty punkt oczywiście ułatwienie planowania operacji lotniczych. Mamy dostęp do kompleksowych danych, informacji, możemy na tej podstawie podejmować decyzje. No i oczywiście piąty punkt. Ten system jest jednym z kroków, tak naprawdę, który wykonujemy, który staramy się wykonać, żeby wdrożyć kolejny system, o którym też za chwilkę powiem. Uruchomienie tego systemu pozwala nam na to, żeby móc iść dalej. Tak to powiem, rozwinę to może bardziej szczegółowo, ale zanim. To też ważna informacja. Ile to wszystko kosztowało, jaki był koszt budowania i zainstalowania tego systemu. Całkowity koszt szacuje się na poziomie około 325 tysięcy netto. I ważna informacja, cały system sfinansowany został w całości z środków spółki, bez wsparcia zewnętrznego, robimy to w własnym zakresie. Tutaj może też należy wspomnieć w tym miejscu, że gdybyśmy mieli jednak wsparcie zewnętrzne z innych źródeł, być może w takiej okazji spotkania było więcej, robilibyśmy więcej i znacznie szybciej niż to zrobimy własnymi siłami. To jest właściwie to, o czym wspomniałem wcześniej. System PAWOS jest jednym z kroków, który nas prowadzi do tej inwestycji, która również jest rozpoczęta. Tak jak widać, część rzeczy już została wykonana, to są te rzeczy na te punkty na zielono. W ogóle o co chodzi? Tutaj chciałem wspomnieć o procedurze podejścia do lądowania. Zaczęliśmy wdrażanie tych procedur w 2016 roku. Zresztą inicjatorem był Wojciech Wrajski, poprzedni prezes, który jest na sali. Starania rozpoczęły się w 2016 roku, trwają nadal. System AWOS, tak jak widać, był jednym z elementów, które musieliśmy wykonać, żeby móc dalej w ogóle myśleć o tym, żeby wprowadzić tak zaawansowane i nowoczesne rozwiązanie, jak jest procedura podejścia przyrządowego do lądowania. Może dwa słowa, co to jest w ogóle ta procedura. Ta procedura w bardzo wielkim skrócie umożliwia pilotowi automatyczne wykonanie lądowania u nas na lotnisku w Mielcu. Polska Agencja Żeglugi Lotniczej opracowuje taką procedurę, mówi pilotowi, na jakiej wysokości ma się zniżać, jak prowadzić lot tak, żeby wylądować dokładnie w wskazanym punkcie. Jest tutaj pokazane, ta procedura jest opracowana już. Mamy procedurę dla naszej głównej drogi startowej na oba kierunki podejścia.
teraz może po kolei, co nam jeszcze pozostało, żeby wdrożyć tą najważniejszą inwestycję dla naszego lotniska? Przed nami pełna certyfikacja lotniska. W tej chwili, tak jak wspominałem na początku, jesteśmy lotniskiem ograniczonej certyfikacji. Żeby lotnisko mogło udostępniać użytkownikom taką procedurę, konieczne jest przeprowadzenie pełnej certyfikacji według przepisów krajowych. Następnie przed nami będzie oblot kontrolny. Taki oblot wykonuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Musi przylecieć tutaj samolot, który sprawdzi, czy procedura jest prawidłowo zakodowana i czy rzeczywiście można ją udostępnić użytkownikom bezpiecznie. Następnie zmiana INO lotniska, zmiana INO APIS. To już są takie administracyjne rzeczy. Przejście z AIB, VLP do IFR. To może brzmi tajemniczo, ale to będzie również taki krok, który zrobimy jako pierwsi tak naprawdę w Polsce. Przeniesiemy lotnisko VFR-owe, czyli lotnisko, na którym można lądować według wskazań ważności właściwie, do zbioru lotnisk IFR, w którym również są już te lotniska komunikacyjne w ogóle w naszym kraju. Czyli też dołączymy do takiego grona lotnisk bardzo zaawansowanych i tych najważniejszych, można je tak nazwać. Następnie zatwierdzenie zmiany funkcjonalnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, no i publikacja procedury. To wszystko jeszcze przed nami. Będziemy się zbliżać powoli do końca. Czas na podziękowania. Tak jak wspomniałem, to jest duże wydarzenie dla lotniska i zrobiliśmy to pierwszy raz w Polsce, więc warto podziękować też ojcom sukcesów tak naprawdę, którzy nam pomogli w tym. Mam tutaj na myśli firmę Clear Sky System, której prezes jest na sali, może w tym momencie przekażę takie drobne podziękowania z naszej strony, że mogę prosić panie prezesie. Tak jest pani podziękowanie za to, że współpraca układała się naprawdę bardzo profesjonalnie. Dziękuję za wsparcie, za zaangażowanie i za upór w ogóle, żeby doprowadzić ten projekt do końca. To nie było łatwe, ja wiem, że były problemy różne do pokonania, robiliśmy coś pierwszy raz w Polsce, więc... Jest to projekt innowacyjny, jest to zupełna nowość na rynku, więc pewnie inne lotniska będą podążały tą drogą, więc dla mnie jest również taka przyjemność i też dobry kierunek dla spółki, dla rozwoju. Dziękuję bardzo. Właśnie też o tym można wspomnieć, co pan prezes powiedział. Już mamy informacje od innych lotnisk w Polsce, które kontaktują się z nami i pytają, mówiąc wprost, jak to zrobiliście? Powiedzcie nam, jak to zrobić. Tak mówiąc wprost, mamy dużo takich telefonów, na przykład z Leszna, był ostatnio przedstawiciel lotniska w Leśnie, tutaj u nas, przedstawiciel lotniska w Suwałkach. Wszyscy pytają właśnie, jak to zrobić. Kto nam może pomóc, tak jak na przykład lotniska system, która zainstalowała cały system. Rzeczywiście zrobiła to, że dzisiaj możemy się spotkać i system działa. Został w ogóle zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i system można powiedzieć, że od 3 grudnia lotnisko wnioski zapewnia pełną informację meteorologiczną. Z mojej strony to wszystko, jeżeli są jakieś pytania, to będziemy teraz. Może ja bym zaczął, szanowny dyrektor Michalska. Ta inwestycja, jak pan powiedział, faktycznie pozwala zmienić też jakby troszeczkę profil działalności lotniska, więc gdzie, na jakim miejscu teraz to nasze niemieckie lotnisko się znajduje na mapie takich podobnych lotnisk w całym kraju? Znaczy, jeżeli chodzi o profil lotniska, to nie. Ta inwestycja jeszcze nie zmienia profil lotniska. Nie możemy liczyć na to, że wdrażając system meteorologiczny. A jak automatyczny system pomaga tutaj waszym klientom, czyli osobom, które będą tu lądować właśnie, czy ułatwia w jakiś sposób, o to mi chodzi właśnie, jak automatyczny taki system będzie, jakby pomoże tutaj jakby waszej działalności, bo na pewno to się też przekłada też na po prostu plusy finansowe dla lotniska. Tak, też mamy taką nadzieję właśnie, że to się przełoży wymiernie na wyniki finansowe spółki, czyli wzrośnie na liczbę operacji lotniczych, tak jak pokazywałem tutaj, mamy w tym roku 23 tysiące już. Mamy nadzieję, że wdrażając ten system będziemy mieli znacznie więcej operacji. Więcej operacji myślę, że odnotujemy, kiedy wdrożymy ten główny, te główne inwestycje, które w końcu skończymy. My się tutaj przyrzędujemy podejście do budowania. Wtedy myślę, że będziemy mieli większy skok tutaj. W przypadku systemu meteorologicznego to jest tak naprawdę podniesienie lotniska, rangi lotniska poprzez
udostępnienie nowoczesnego systemu tak naprawdę. Myślę, że pora skończyć już z takim myśleniem, że lotnisko to jest kawałek asfaltu i nic więcej, już tak nie jest. Samoloty są bardzo nowoczesne, mają bardzo nowoczesne systemy i lotnisko musi podążać tym samym. Właśnie to jest ten system, to jest ta innowacja, którą powinniśmy. Ja? Pan prezes proszę. Ja chciałem bardzo serdecznie pogratulować panu prezesowi Łukaszowi za to dzieło, które stało się oczywiście i Wojtkowi Wielkiemu, który rozpoczął te działania. Czas od tego rozpoczęcia do dnia dzisiejszego był dość nudny i uciążliwy. Doświadczenia z Instytutem Meteorologii są waszym skarbem. I wy jesteście tam bardzo bogaci, jak i końcu Wałki, czyli na Leszorach chcą, gdy stawiałem pytanie, jakbyście to zrobili, cena jest 300 tysięcy. I jedziemy dalej. Promocją z lotniska Mielec, zaznaczonego kiedyś w Rąkowości, zrobiło się kawałek ślicznego, powiedziałbym, lotniska. Dobrze wyposażony. Muszę się widzieć w innym miasto. No, czasu nie tak bardzo się pani interes, ale zostali na siłę uszczęśliwieni udziała w największej i największą ilością. WSK prezydent wymieniał prezydent jako współwłaściciela, to się zgadza, ale tak się złożyło, że syn tej zakładu lotniczego tamtych lat, cztery udziały i namówił mnie jako przedstawiciela PZR-u, żeby odkupił cztery udziały i musiał kończyć działanie. Kupiłem te cztery. PZR ma cztery udziały, a miasto ma 50 tysięcy. W związku z tym masz bardzo bogatych właścicieli, żeby wesprzeć tą działalność, waszą w tej chwili, to pojawiło się inne rzeczy. Oczywiście, oświetlenie nowe kosztowało, jeżeli pamiętam, około 2 milionów. Dużo. Stacja pani nie była taka droga, ale placy drogi dojazdowe, ta droga równoległa do pasa stanowego zapewniająca tym pętlę, kosztowała też dużo pieniędzy. Oczywiście, nigdy specjalnie do tego nie zapłacił, ale wprawdzie prezydenta nie stara się o zniżkę opłat za korzystanie z lotniska. Tak, ta kwota została podpisana dzień przed prywatyzacją Polskiej Zakłady Lotniczej w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. I tak się zdarzyło, że z jednej strony ja podpisałem tą kwotę. To funkcjonuje, bo wiemy się, że rozumiemy z wątpliwości i bardzo dobrze. Polecam Pana Kapitana i Polskiej Zakłady Lotniczej i całe lotnictwo tego typu, co się mieści na tym lotnisku. Ma wygodę i z obsługą administracji, ale nic nie mieści. Także gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Życzę dalszych sukcesów i że co miasto by się nie odkrępowało z tym wsparciem dla lotniska. Wszystkiego najlepszego i samych sukcesów w roku przyszłym, na którym tym roku się kończy. Może to jest czas, aby tu się wziął kości od nas. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Pana Prezydenta Jackiego Wiśniewskiego, który dzisiaj nie mógł wziąć udziału w naszym spotkaniu i swoim własnym. Szanowni Państwo, no, pewnie wszyscy wiemy, że Mielec to miasto związane z lotnictwem od wielu, wielu lat. I jednym z tych elementów jest właśnie funkcjonujące tutaj lotnisko, które rzeczywiście w takich dość trudnych okolicznościach stało się własnością miasta, ale z czego dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Bo jeśli spojrzymy na to nasze lotnisko, to sam budynek, w którym się znajdujemy wraz z nowoczesną wieżą, kontroli lotów, pas startowy wraz z nowoczesnym oświetleniem, nowe drogi kołowania, ta stacja paliw, teraz system automatyczny meteorologii i informowania o stanach pogodowych, który jest tylko
tylko elementem do tego, żeby uzyskać to, o czym Pan Prezes wspominał wcześniej, a więc możliwość automatycznego podchodzenia do lądowań i lądowania w sposób automatyczny, bezpieczny i zmiany jak gdyby takiego już certyfikatu i możliwości lotniska. To wszystko pokazuje, że już te kilka inwestycji, o których wspomniałem, to kwota blisko 10 milionów złotych. No i to pokazuje, że nasze lotnisko jest nie tylko przyjazne, ale coraz bardziej bezpieczne, przez co mamy nadzieję, że coraz bardziej atrakcyjne dla kolejnych inwestorów, dla kolejnych użytkowników i że ten wolumen ilości operacji lotniczych, które na tym lotnisku są wykonywane, w przyszłości będzie się zwiększał w sposób znaczący, bo dzisiaj już wiemy, że to lotnisko jest, a za chwilę całkowicie będzie przygotowane do tego, żeby właśnie w zupełnie nowy sposób funkcjonować. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy pierwsi w Polsce z tym systemem automatycznym i tu rzeczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili, poprzedniego Pana Prezesa, obecnego Pana Prezesa, który to zadanie ukończył, a jak mówi, jest to tylko etap do tego, że niedługo będzie chciał nam pewnie przekazać kolejną dobrą informację, która będzie mówiła o tym, jak dobrze funkcjonuje nasze lotnisko. Jak widać, lotnisko, spółka działają dobrze, działają sprawnie. My jako właściciel główny myślę, że współpracujemy bardzo dobrze i tu pewnie Pan Prezes potwierdzi, także tu jakby odpowiadając na to, ta współpraca jest dobra i to różnego rodzaju wsparcie ze strony miasta oczywiście też jest. Oby tak się cały czas działo jak do tej pory, a jestem przekonany, że tak będzie, a może nawet lepiej. Również dziękuję firmie, która wdrażała ten system. Jak słyszymy, duże zaangażowanie i duża jakość to są te elementy kluczowe do tego, żeby ostatecznie osiągnąć ten zamierzony cel, który chyba nie musimy się obawiać się tego, żeby nazwać sukcesem. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję do zobaczenia już niedługo, tak jak Pan Prezes wspomniał, na tej kropce, na tej najważniejszej inwestycji, którą wszystko wdraża i mam nadzieję, że przyjemność.